Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. To się działo przez 2 dni. Pierwszy kontakt nastąpił, powiedzmy, w czwartek. Byłem zajęty i poprosiłem pana Marka Kowala, który pilotował tą sprawę moją, żeby się skontaktował ze mną dnia następnego, kiedy będę troszeczkę luźniejszy. No i ku mojemu zdziwieniu pojawiło się łączenie o 12, czego efektem już są te wszystkie kolejne nagrania. Mam zaznaczone w systemie, że pan przechodzi rejestrację na stronie takiej jak Revolut, PayPal, Binance, Forex, Allegro, plus 500. Podczas rejestracji pan zaakceptował regulamin, że pan wyraził zgodę na handel w imieniu pana. To znaczy, że firma ma prawo założyć konto techniczne w imieniu pana, zainwestować środki na to konto, handlować w imieniu pana. I teraz po ukończeniu tego handlu firma jest zobowiązana wypłacić panu 10% od zarobionej kwoty. Ta kwota wynosi 25 tysięcy złotych. Firma już odebrała swoje zyski, została się tylko pana kwota i musimy, firma jest zobowiązana już opłacić do pana. Ja tak w sumie pomyślałem, że ja tak jakoś tak mocno tych pieniędzy nie potrzebuję. Czyli w formie darowizny ja to mogę na jakieś, nie wiem, na schronisko dla zwierząt na przykład przekazać od razu tam bezpośrednio. Ja nie mam prawa wypłacić te pieniądze do kogoś innego, nie do pana. My musimy ich do pana wypłacić, a pan dalej może po prostu ich zainwestować, te środki. Musimy zafiksować to wszystko na sesji nagranej, że te pieniądze od nas odeszli, a do pana przyszły. To najlepiej będzie, ja panu podam adres, pan mi przekazem to pocztowym da. Jeżeli sesja wypłaty nie będzie nagrywana, my wysyłamy to do pana na konto bankowe, to konto może być zablokowane w pana do 6 miesięcy. Za to, że do pana przyszła taka suma z bitcoinów, nie na sesji nagranej. Ale no ja bym wolał, żeby to jednak takim tradycyjnym, wie pan, ja jestem takim konserwatystą bardziej, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy. Ja potem to od razu, jak tylko dostanę wszystkie potwierdzenia, biorę, idę do urzędu skarbowego, wszystko powiem, że pan Marek Kowal właśnie z tego blockchaina ze mną rozmawiał i tu mi przekazał te pieniądze, że ja to dalej chcę po prostu przekazać na szczytny cel. Ja muszę w takiej sprawie porozmawiać z kierownikiem, bo dobrze, nie wiem, dobrze. Czy tak może. Teraz kierownika naprawdę nie ma, przyjdzie, nie wiem, za godzinkę. Chciałbym zobaczyć właśnie tą sumę, że ona jest. Niekoniecznie to musi być na moim koncie, ale chcę zobaczyć, że to jest jak gdyby moje, jakby pan na przykład mi, nie wiem, mailem wysłał. Pan po prostu chce zobaczyć na portfel, tak? Tak. Ja proszę pana, z pana portfelem ja może pana zapoznać tylko na sesji nagranej. Byłoby dobrze, jakby pan był przy komputerze. Można przy telefon to więcej czasu. No ale jakbym był przy komputerze, no to co ja muszę robić w tym czasie przy tym komputerze? Ja panu wszystko sam pokażę po prostu. Połączam się na sesji nagranej. Ja pana zapoznam z pana portfelem. A mailowo pan nie może nie zapoznać z tym portfelem, no bo... Proszę pana, po prostu portfel to jest dany osobisty. Proszę pana, nie wiem, czy naprawdę rozmawiam z panem Kamilem, a nie na przykład z panem Mariuszem. A jaką ja mam pewność, że ja rozmawiam z panem Markiem Kowalem z firmy Blockchain, który chce mi wypłacić 25 tysięcy, a nie ukraść 25 tysięcy? Proszę pana, ja rozumiem, ale w jakim celu ja może od pana ukraść pieniądze, jak ja kontaktuję się w sprawie wypłaty do pana? Wszystko robimy na sesji nagranej. Jeżeli coś było przekierowane gdzieś nie na sesji nagranej, to proszę pana, to jest prawa karna. Ale proszę pana, ja nie może przekierować z tego portfelu żadne pieniędzy nie na sesji nagranej. Po prostu jeżeli pan potrzebuje tego, to ja może przełączyć się na kierownika. No to dobrze, no to zadzwoni pan do mnie, połączymy się z kierownikiem. Dobrze, to tak za 20 minut odzwonię do pana. Dobra. Może kierownik będzie za 20. Dobrze, do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam. Halo, tak, witam jeszcze raz. Dzień dobry. Marek Kowal z tej strony. Przełączę pana kierownika. Halo, halo, dzień dobry panie Kamilu. Kamil Rapacki z tej strony, kierownik działu finansowego. No, że pan powiedzieć, w jakim celu pan do mnie został przekierowany? No ja chciałbym wiedzieć, że pan Marek to pan Marek i pan Marek nie chce mnie oszukać. W jaki sposób może pan zaproponować jakąś formę weryfikacji siebie i swojego pracownika? Możemy z panem zrobić w taki sposób. Rozpocznijmy z panem sesję nagraną, najpierw przed komisją nadzoru finansowego i powiedzmy... Mogę zaprosić od Binance drogą mailową, żeby skontaktować się z panem, że u pana jest dokładnie rozliczenie z naszą firmą. No tam będzie po prostu takie króteczkie wyjaśnienie. No to ja dalej nie wiem, no to ja będę się łączył z wami na jakiejś sesji nagranej, a pan nie zaproponował do tego. No i wejdzie pan do e-mailu. Ja zaproszę od Binance e-maila, żeby oni podesłali do pana po prostu drogą mailową jakiegoś lista informacyjnego, że pan posiada taką i taką kwotę, kto jest przeprowadzący pana sprawę i tak dalej. Czyli tam ja dostanę jakiś link albo jakąś aplikację do ściągnięcia, tak? Nie, tam nie będzie żadnych linków. Muszę najpierw pan pobrać TeamViewera dla rozpoczęcia sesji nagranej. No wejdzie pan po prostu do swojego Gmailu. No i poczeka pan może z jakieś 15 minut, żeby to wszystko zweryfikować. Dopóki pan będzie czekał, pan Marek pana zapozna z portfelem kryptowalutowym. I dopiero później nastąpi to łączenie całe, tak? To nagrywanie. Nie. Kiedy pan powierzy tę aplikację, musicie połączyć się z panem Markiem na tej sesji. Od tego momentu, jak będziecie połączeni,
Od razu rozpoczyna się sesja nagrana przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ja bym ten portfel chciał zobaczyć przed tą naszą sesją. No może pan prosić pana Marka o przesłaniu, powiedzmy, czy linka, jeżeli pan boi się wchodzić na linki, to taką ogólną informację, żeby pan sam klikał po stronach internetowych, gdzie panu potrzebnie wejść. Ja przełączę na pana Marka, poprosimy politerować tego e-mailu. Dobra. Tak, halo, halo. Dzień dobry, panie Marku. Tak, witam. To ja podam maila i pan podesłałby mi to, dobra? Dobrze, może pan przeliterować. Sy jak Sonia. Sy jak Sonia. P tak. Jak Piotr. P. I jak Irena. Tak, I dalej. E jak Emil. E, okej. Okay. R jak Ryszard. E, tak. D jak Danuta. Tak. A jak Alicja. Tak. L jak Lucyna. Tak. A jak Anna. Tak. Skończyło się na tym, że podałem po prostu takiego maila. Do tej pory żadnego dostępu, żadnego zaproszenia, żadnego linku, żadnej aplikacji do pobrania nie otrzymałem. No jedyny taki plus tej całej sytuacji jest taki, że łudzę się tym, że w tym czasie, który poświęcili na urabianie mnie, gdzieś do końca zakładając, że pewnie się uda, no to nie trafili jednej czy dwóch osób więcej, które tego szczęścia mogłyby mieć troszeczkę mniej. Właśnie tak działają oszuści. Każda informacja związana z twoimi pieniędzmi bądź odbiorem potencjalnych zysków powinna być bardzo dokładnie sprawdzona. Pamiętajmy też, że policjanci nigdy nie informują o zagrożonych pieniądzach i nigdy nie proszą o ich przekazanie po to, żeby je uchronić. Jeśli otrzymasz informację, że twoje pieniądze w banku są zagrożone i powinieneś je wpłacić na bezpieczne konto, możesz mieć pewność, że to informacja od oszustów. Zawsze bądź czujny i nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.